Jesteśmy na mecie rajdu, to jest udany rajd? Bardzo udany, jak najbardziej. No dzisiejszy dzień naprawdę trudny, dał nam w kość, ale też wiele nauki. No piekielnie ślisko, piekielnie zdradliwie. No nie ustrzegliśmy się paru błędów, szczególnie na pierwszej pętli. Drugą pętlę chcieliśmy przejechać przede wszystkim bez błędów i no i to się udało. Porównując swoje starty z zeszłym sezonem, jak oceniasz ten samochód? Samochód jest fantastyczny, ja myślę, że też zrobiłem duży postęp. No też cieszę się, bo w sumie miejsce lepsze, więcej punktów niż na Elmocie, więc jest cały czas progres. No i widzimy, jak się rozwijać, o tak. Jak w takim razie przygotowania do rajdu Polski? No jak przygotowania, ten rajd był chyba całymi przygotowaniami. Nie wiem, czy nam się przed rajdem uda jeszcze zrobić jakieś testy. No na pewno będzie to ciężki kawałek chleba, bo rajd bardzo długi, też bardzo trudny. No, 3 dni prawdziwego ścigania.